satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Dobra, jak jakaś osoba chce tutaj wygrać Pace of Cards za 50 zł, to musi subskrybować mój kanał, musi łapkować go i musi go dzwoneczkować oraz musi napisać w komentarzu, dlaczego właśnie chce tego Pace of Cards, na co go przeznaczy i po prostu jedną z takich osób wylosuję i pokażę w przyszłym odcinku. Osoba, która wygrała premkę z poprzedniego odcinka, będzie pokazana również w następnym odcinku, także po prostu w odcinku z Minecrafta, wiecie o co chodzi, nie? A osoby, które dawały mi itemki na live'ach i miały być pozdrowione, to również będą pozdrowione na następnym odcinku, który pojawi się najprawdopodobniej za 2 lub 3 dni, więc nie pytajcie się zombie, miałeś mnie pozdrowić, bo będziecie w następnym odcinku po prostu pozdrowieni. Także pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku, no i piona. Do oglądania, yo! Dobra, generalnie ja tutaj już jestem w moim pokoju, dostałem kolejną paczkę od kolejnej firmy, tym razem jest to Genesis. Więc sobie tą paczkę otworzymy po prostu na dzisiejszym odcineczku. Co od razu jakoś audio, nagrywam to po prostu telefonem, nie mam żadnego aparatu ani nic w tym stylu. Na samym końcu pokażę wam mój pokój. No i wam powiem, że paczka jest praktycznie ogromna, ona jest praktycznie tak wielka jak paczka od tego fotela, który dostałem, naprawdę, no to jest wielkie, po prostu wielkie. Więc ja sobie tutaj wezmę nożyczki, myślę, że muszę to otwierać tak jakoś od góry, bo wiem, że na 100% tam są głośniki, które bardzo wprosiłem. No i dostałem jako pierwszy w Polsce nową podkładkę od Genesis, bo jak wiecie, ci co mają podkładki od Genesis, takie tutaj, zaraz wam potem jeszcze pokażę. Czekajcie, sobie machnę, sorry. O, machniemy sobie i tutaj jest pełno tych pianek, czyli zabezpieczona paczka znakomicie od Genesis. Już tutaj tej plecasze, które też mi proponowali, właśnie dostanę. Dobra, muszę to jakoś zrobić tak na siłę, o, zrobimy tak na siłę i zobaczymy co tutaj po prostu będzie, no. Pełno oczywiście tych folii bąbelkowych, jak to po prostu musi być w tych paczkach. Może po prostu przebijemy, mam nadzieję, że dom jest tylko babcia na szczęście i nikogo tutaj nie obudzę. Więc jest plecaczek. Plecaczek miałem wam losować, ale jeżeli nie chcę jakoś problemu z wysyłaniem tego na adres, na początku odcinku pewnie wam powiedziałem, co wy macie do wygrania, bo nie chcę po prostu plecaczek miał być dla was, ale no bo mi niepotrzebny jest plecak w sumie, no to miał być dla was, ale jako że no nie chcę problemu z jakimś wysyłaniem tego, to na początku odcinku macie info, co ja po prostu wam będę losował. Także kolejną rzeczą, która jest tutaj w paczce, się znajduje, jest to myszka Krypton 770. O, wyciągnę sobie ją tutaj tak, o ładnie, patrzcie. Dobra, jest to myszka Krypton 770, więc jest to jedna, jest to chyba najnowsza myszka w ogóle z serii Krypton. Więc okej, jest spoko. Jest tu klawiatura, którą prosiłem, czy jest to mała w wersji Tekel Genesis Tor 300 ze switchami chyba blue, jeśli się nie mylę, tak blue, bo nie chciałem tych greenów chyba tam, green albo chyba albo brązowy był, nie wiem. I jest to ta nowa podkładka od Genesis, którą wam pokażę, bo jeszcze jej nikt w Polsce, żaden youtuber nie dostał, więc jestem pierwszy, mogę się czuć dumny. No i jest tu rzecz, o którą chyba najbardziej prosiłem, a mianowicie ten wielki kurde sprzęt, a mianowicie głośniki Genesis Helium 600. Po prostu prosiłem o to Genesis i dostałem od pana Dominika, także pozdrawiam ci panie Dominiku, dzięki wielkie za sprzęciwo. No i myślę, że ja sobie to po prostu powyciągam już tutaj z tych pudełek i zaraz to przetestujemy, więc no widzimy się za chwilę po chwilowym cięciu. Pozdro. Okej, pierwszą rzeczą, którą wyciągnę z opakowania, jest to podkładka Genesis, jest to właśnie ta nowa podkładka z serii Carbon. Jest naprawdę, wam powiem, na zdjęciach chyba spoko, ale no w rzeczywistości wygląda jeszcze lepiej, że tak powiem. No fajnie, naprawdę fajnie, zajebiście zrobiona ta podkładka. Ogólnie podkładki od Genesis są chyba jednymi z najlepszych podkładek w tym momencie w Polsce, jakie są, bo są tanie i duże, przy okazji sprawiają naprawdę świetną jakość przy pracy i poruszaniu myszki, więc naprawdę jest zajebiście. Ja sam mam tam podkładkę jedną Genesis, ale właśnie sobie wymienię na to, bo ta ma zajebisty wzór, więc wam tutaj jeszcze raz pokażę ten wzór. Jest po prostu świetny i tyle, naprawdę. W ogóle zauważyłem, że w tamtej podkładce, w tamtej co mam M12, logo Genesis było tutaj, a teraz jest tutaj, więc w sumie to jest spoko, bo tam mi monitor zostałem. Ale mniejsza o to, więc następną rzeczą, jaką dostałem od Genesis, jest po prostu myszka, którą myszkę sobie położyłem tutaj. Wcześniej używałem Razer Dev Addera, ale coś mi się w tym Dev Adderze tutaj zaczęły psuć, tutaj te właśnie boczne tutaj, nie wiem jak to nazywać, te gumki takie, więc sobie zobaczymy, przetestujemy tego Kryptona 770. Będę wam mówił na bieżąco na live, jak ta myszka się sprawuje, ale mogę wam na samym starcie powiedzieć, że zajebiście się trzyma w dłoni. No naprawdę, pierwsze wrażenie, jak ona się trzyma w dłoni, jest po prostu naprawdę świetne, więc ta pójdzie w odstawkę i podłączymy sobie tą. A jak sobie będę testował Razer Dev Addera. Tu jest plecaczek, który on zostanie do mnie, bo no nie powiedziałem, tak jak powiedziałem, nie chcę po prostu się bawić jakieś wysyłanie i tak dalej, odbieranie, podawanie adresów. Nie, to nie dla mnie, nie mam to rozlosować, ale to nie dla mnie.
Więc rozmyśliłem po prostu coś innego, co będzie mógł wam pokazać przez internet. No i teraz sobie tutaj postanowiłem, że klawiatura, bo zawsze wszyscy, no, mechaniczna klawiatura, to trzeba otworzyć po prostu już tutaj, od razu sam z pudełka muszę to otworzyć, co od razu tak macham po prostu tym telefonem, ale no ja nie jestem przyzwyczajony do nagrywania jakichś openingów czy coś w tym stylu, poza tym nie mam tutaj nic profesjonalnego, więc po prostu się postaram sam, jakby ktoś pytał, co mam na nodze, to się poparzyłem tłumikiem niestety. Kurde, nie mogę tego ściągnąć. Dobrze przyklejone i zabezpieczone. Dobra, to po prostu chyba się jednak widzimy po cięciu, bo to jest kurczę dobrze przyklejone, wam powiem. Ej, Genesis dobrze pakuje te sprzęty, także plus dla Genesis. Ja to muszę jakoś przeciąć sobie tutaj tą taśmę. Tego nie widzicie. Nie chciałem tego też pudełka zniszczyć. O, dobra. Ładnie mi tutaj się przycięło, ale czy teraz ja to mogę otworzyć? Czekajcie. Tak, mogę to otworzyć i tu jest karton. Tak, jak widziałem u kogoś na odcinku, ten karton po prostu muszę wyciągnąć stąd. Odłożę na chwilę, bo pozwólcie mi, że odłożę telefon i widzę przez chwilę czarny ekran, ale po prostu nie mam jak tego otworzyć. Ja pierdzielę, ale to jest zabezpieczone. Dobra, rozerwę ten karton, wywalone w to. Dobrze zabezpieczony to jest. Kartonów i tak mam pełno, więc powiem, że tak sobie go po prostu rozerwę. Dobra, mam teraz ten karton od Genesis, po prostu nie szanuję kartonów, chociaż tam mam taką ładną kolekcję kartonów, ale one się akurat ładnie prezentują. Ten też by się fajnie prezentował, ale no niestety już go rozwaliłem, więc dupa. Nie przemyślałem tego, więc ten też już mogę rozwalić karton. Nie będę się kurde rozpastiał tutaj i ubolewał nad kartonem, wywalone. Rozwalamy ostro, najważniejsza jest klawiatura i ten sprzęt, który dostałem od Genesis, więc dalej. O kurde, ale to jest taśma naprawdę nieźle trzyma, albo po prostu jestem słaby. Możecie napisać w komentarzu, czy taśma dobrze trzymać, ja po prostu jestem słaby. Dobra, no i tutaj jest pierwszy taki uchwycik. Na wierzch wychodzi nam uchwycik od wyciągania tych przycisków. Więc to sobie możemy odłożyć. Instrukcja, kto używa instrukcji w tych czasach. I jest klawiatura, która jest mała. I to jest zajebiste właśnie, że ta klawiatura jest po prostu mała. I kurde, ona jest dosyć ciężka. Ej, jak na taką małą klawiaturę, to klawiatura jest ciężka. I zajebiście właśnie. O to mi chodziło, żeby ta klawiatura była ciężka. No, ej, w sumie spoko. Przetestujemy sobie kliki, bo mam dwie klawiatury mechaniczne w sumie w domu. Mam tamtą i tą, więc zaraz przetestujemy kliki, jak która brzmi. Może nie pisać w komentarzu, która lepiej brzmi. Więc teraz tutaj po tych Mediatekach klikam. A teraz piszę po tej. No w sumie ta ma dosyć przyjemny, obydwie mają niebieskie switche. Ale ta Genesisa ma naprawdę przyjemny po prostu takie kliki, naprawdę. Są przyjemne, więc zaraz sobie podłączymy myszkę i klawiaturę i przetestujemy. A ja jeszcze odpakuję po prostu te głośniki, które znajdują się tam. Więc zaraz będzie odpakowywanie głośników, pozdro. Dobra, także ja już tutaj zmontowałem wszystko, co powinienem. No i teraz mogę powiedzieć, że mam praktycznie wszystko, co mogłem dostać od Genesis, bo mam pada, którego sam kupiłem niedawno temu. Mam głośniki od Genesis, mam słuchawki, które też kupiłem niedawno temu, to są Radony 720. I szczerze wam powiem, z czystym sumieniem polecam te słuchawki bardzo serdecznie, są spoko, 7.1 dźwięk. No i mam teraz tą zajebistą podkładkę. Podkładkę miałem już wcześniej, ale to była zwykła M12, więc ja sobie po prostu usiądę i zrobimy tak, o! Usiądę sobie i tak to wygląda z mojej perspektywy, więc mam tutaj zajebistą myszkę, która no już naprawdę przetestowałem sobie parę kliknięć i się spoko na niej klika, więc linki do Genesis pamiętajcie macie w opisie. Jest tutaj mi mikrofon Novox NC1, już go pokazywałem wcześniej. Tam jest kamerka, poduszeczka, to jest powstaniec, no i ta klawiatura. Klawiatura, która już mi się w niej zakochałem, jest mała, minimalistyczna, nie ma w niej za dużo poświetlania, zwykła klawiaturka jest zajebista, więc myślę, że warto wbić naprawdę do Genesis. Tam są jeszcze właśnie głośniki u mnie pod spodem i pełno kabli, które trzeba uporządkować, a mi się po prostu niestety nie chce, więc no, unlucky. I tak to po prostu się prezentuje z mojej perspektywy to całe stanowisko. No i patrzcie, jak się po prostu komponuje ta SEM tutaj z tym wszystkim, ta podkładka. Wy to tak średnio szczerze widzicie, bo niestety, ale no, jakby to powiedzieć, po prostu no, mam słabą jakość aparatów w telefonie, chociaż to jest tam ileś tam megapikseli, chyba 15. No ale tak wiecie, to tak średnio nagrywa. No i tak to się prezentuje w nocy, więc ta podkładka, znaczy podkładka, ta klawiatura nie bije zbyt mocno tym swoim podświetleniem, więc to jest spoko. Myczka, no tak, też spoko, nawet świeci, ale ta klawiatura po prostu bardzo mi często te moje RGB, tamto podświetlenie raziło strasznie w oczy, mnie wkurzało w nocy. Więc jest spoko, no i tak to się prezentuje po prostu w nocy, jak ja gram. Tu jeszcze jest mój fotel, sorry, taki mało profesjonalny ten opening, no, ale nie jestem żadnym tutaj openerem, że tak powiem. No więc tak prezentuje się to samo moje stanowisko, które nagrywam. Dużo osób mnie prosiło, zombie, weź nagraj to nowe stanowisko. Także tu jest ten fotel od Diablo X-Fighter. Tu są właśnie te wszystkie podzespoły od Genesis. Mam wszystko Genesis, myszkę, klawiaturę, głośniki, podkładkę, słuchawki, pada. No co po prostu chciałem, nie? Więc następną rzeczą, jak oglądasz to Dominiku, panie Dominiku, bo jesteś ode mnie starszy,
możesz mi wysłać, mógłby mi pan wysłać obudowę, żebym miał po prostu komplet, nie? To wiecie, za jakiś czas po prostu. No i tutaj są właśnie te moje pudełka wszystkie, które są kolekcjonowałem, jak otwierałem różne rzeczy. Tu mam moją komodę, którą niedawno kupiłem. Tu jest sofa, chyba tyle. No i tam jeszcze stary fotel, którego już nie używam praktycznie, chyba że jedynie ktoś przyjdzie. A jeśli chodzi do pokoju, to prezentuję się po prostu to. Oj kurde, w taki sposób. Więc wchodzimy sobie do pokoju. Tu mam moje stanowisko, na którym gram, nagrywam, streamuję. Komoda, sofa, która jest zajebiście rozkładana, jest mega wygodna. Warta swojej ceny w sumie. No i chyba tyle, więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnych. No i pamiętajcie, linki do Genesis znajdziecie w opisie, także pozdro. Yo.